bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Kasia. Ta seria nazywa się Ruch i Relaks. Chodzi o to, żeby trochę się poruszać, trochę się zrelaksować i o siebie zadbać, także wrócić do siebie. Dzisiaj zaczniemy sobie w klęcie podpartym. Także ustaw dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Jeżeli masz lustro, to możesz sprawdzić, jak to wygląda. Palce stóp są zadarte, tak żeby nam dały dodatkowe podparcie. Głowę ustaw tak, żeby była w przedłużeniu linii kręgosłupa. Wyobraź sobie, że tyłem głowy chcesz sięgnąć w stronę sufitu. Zobacz też, co się dzieje z twoim brzuchem, czy nie jest luźno zwieszony. Jeżeli tak, to troszeczkę go delikatnie go podnieś żebra, ale też, żeby nie być w kocim grzbiecie, ok? Dzisiaj się tym nie będziemy zajmować. Teraz będziemy opuszczać klatkę piersiową w stronę maty i odsuwać od maty. Czyli opuszczamy klatkę piersiową w stronę maty i odsuwamy. Opuść. Zaobserwuj też, zauważ, co się dzieje z łopatkami. Głowa w przedłużeniu linii kręgosłupa, ale też nie zadzieram głowy, tylko tył głowy, tak jakbym chciała ustawić równolegle do sufitu. I jeszcze kilka razy. Opuść i podnieś. Palce stóp zadarte. Dają nam oparcie na macie, na podłodze. Jeżeli nie ćwiczysz na macie, to na czymkolwiek innym. I teraz dodaj do tego krążenie, czyli opuszczamy klatkę. Barki przesuwamy do przodu i do tyłu. Do uszu i od uszu. Do uszu i od uszu. I w drugą stronę. Od uszu i do uszu. Od uszu i do uszu. Mam tutaj taki krótki masaż. Jeżeli to za dużo, zrób sobie na chwilę przerwę. Możesz strzepnąć nadgarstki. A jeżeli to jest ok, to sobie możesz tam zostać. Wydłużamy kręgosłup, szczyt głowy przed siebie, pilnujemy, żeby brzuch nie był zwieszony, ale też, żeby nie było kociego grzbietu. Teraz jedną rękę sobie zabierzemy na tył głowy i będziemy sięgać łokciem w górę, ale będziemy pilnować, żeby nasza miednica się nie przesuwała. To jest taka pokusa, żeby tą miednicę sobie przesunąć na bok, wtedy jest większy zakres ruchu teoretycznie, więc sobie pilnujemy, żeby kolce biodrowe były cały czas w tym samym miejscu, czyli miednica zastyga, a my robimy ruch tylko w górę, sięgamy do sufitu i w dół, tyle ile możemy. Do sufitu, patrzymy za łokcie i w dół. Za łokciem, fajna mobilizacja dla odcinka piersiowego, kręgosłupa i w dół. Popatrz za łokciem i w dół. I jeszcze raz, popatrz za łokciem, ostatni raz i w dół. I wystarczy. Przejdziemy sobie teraz na drugą stronę, ja się szybciutko przekręcę, żeby nie gadała do ściany, dosłownie. Druga ręka. Tył głowy, miednica ustabilizowana. Patrzymy sobie za łokciem i to jest mój rzeczywisty zakres ruchu, tak? I dół. Do góry. Tak, czyli nie oszukuję tutaj, nie przesuwam miednicy na bok. I dół. To może być trudne czasami, żeby to wyczuć, jak to zrobić. Ale jeżeli się na tym skupimy, to wierzę, że nie będziemy tutaj oszukiwać. Łokieć też. Pilnujemy, żeby nie był w przeproście, raczej skierowany do boku. Ostatni raz. Do góry, do dołu i wystarczy. Przejdziemy sobie teraz do siadu skrzyżnego, tylko nogi ustawimy sobie inaczej niż normalnie, niż intuicyjnie byśmy ustawiły. Czyli tą nogę, którą zwykle krzyżujesz i jest z przodu, to teraz ustaw sobie z tyłu. Podnieś obie ręce do góry, zrób wdech, opuść lewą dłoń na matę i rozciągnij długi bok ciała, bo śladek nie zostanie przyklejony do maty. Wróć do centrum i druga strona. To samo, przyklejony pośladek, wydłuż bok, odsuń łopatkę od uszu. Wracam do centrum i bok rozciągnij, wydłuż, poczuj to wydłużenie. Śmiechnij się do siebie. I jeszcze po razie wdech, opuść rękę. Centrum, łopatki daleko od uszu. I wystarczy, wróć do centrum,
Ułóż ręce na sercu, jedną albo dwie, tak jak chcesz, zamknij oczy. I poczuj bicie swojego serca. Wróć do siebie. Wróć do tu i teraz. Pozostań w tym tak długo, jak potrzebujesz. A ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to zasubskrybuj, daj znać znajomym. I mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Do zobaczenia!